Już otwieram! O, dzień dobry, panie doktorze! No, dzień dobry, witam serdecznie. Pani Marzena, tutaj wzywano wizytę domową z Narodowego Funduszu. Tak, oczywiście, tutaj wzywałam wizytę do mojej babci seniorki. Proszę bardzo, proszę bardzo. Proszę wejść. Dobrze, dziękuję serdecznie, bardzo pani miła, tak. O, dzień dobry, super, że pan doktor jest. Panie doktorze, jak już pan jest przy okazji u babki z wizytą, to może później by pan doktor zobaczył mnie, zbadał, bo mam chyba takiego wielkiego hemoroida i tak mnie uwiera, tak mnie boli, że szok w ogóle. Rozumiem, ma pan takiego hemoroida, tak? I pana tam boli, uwiera, tak, dobrze, że pana... Najpierw zbadam seniorkę, tak? A później zobaczę, dobrze? Oczywiście za dopłatą, bo to już jest kolejny pacjent, tak? Jo, dobra, łysy, tutaj spokój, panie doktorze, on nie ma żadnego hemoroida, tylko ma łeb zjebany. No, nie będziemy, tak, jeszcze jakieś pieniądze wydawać na twoje bzdury. Pryszcz mu na tyłku wyskoczył, a on sobie myślał, że jakieś hemoroidy ma. No, idź se wygryź i będziesz miał z głowy. Daj spokój tutaj, pan doktor, nie będziemy tutaj panu doktorowi głowy zawracać i jeszcze wydawać pieniędzy bez głowy. Panie doktorze, proszę tam do seniorki. Dobrze, panie Majenko, dobrze. No, widzi pan, no nie da rady, nie da rady. No, widzi pan doktor, takie życie, nie? To jest właśnie małżeństwo. Dzień dobry, witam serdecznie, droga seniorko. Jestem doktor Jerzy z Narodowego Funduszu, tak? I zostałem tutaj wezwany na wizytę domową, żeby seniorkę zbadać, tak? Dobrze, droga seniorko. Droga seniorko, droga to jej kiełbasa w rzeźniku. No, panie doktorze, dobrze, że pan przyszedł na ta wizyta domowa, bo ja bym chciała, żeby zamiast tego ciśnienia i tych różnych pierdół, to tam pan doktor będzie cudował, to ja bym chciała, żeby pan doktor mi też przepisał jakieś dobre tabletki antykoncepcyjne. No, bo ostatnio takiego miłego seniora poznałam. Taki wspaniały, wysoka emerytura, mo. No, i tak troszkę mi zawibrowało, jak go zobaczyłam. No, tylko się boję, żebym czasem jeszcze nie wpadła, panie doktorze, ja rozumiem, że to 800 plus można dorobić, no, ale nim mam teraz siły i reumatyzm jej bierze, żebym teraz jeszcze dzieciaka wychowywała. Rozumiem. Chciała seniorka jakieś tabletki antykoncepcyjne, tak? Rozumiem, bo wiek nie gra roli, tylko że w tym wieku, bo tutaj widzę, że seniorka 93 lata ma, bardzo ładny wiek, no to raczej nie potrzeba już takich środków, bardziej jakieś środki takie na to, żeby to miejsce się nie rozpadło podczas zbliżenia, nie? Nie zawaliło się jak domek z kart. Bo zaro seniorka, bo 93 lata mu, to zaro i się rozpadnie, zapadnie, o, że grozi zawaleniem, o, to tak je, tak traktują seniorów, no nic z życia seniory nie mogą minić, a wiek nie gro roli, o, panie doktorze, o, także... No tutaj, proszę pani, pani Marzenko, tutaj seniorce, oczywiście za chwilę zbadam, ale będą potrzebne środki psychotropowe chyba, tak? No, albo przydawkowała seniorka sklerosa, no zobaczymy zaraz, dobrze? No, proszę się nie bać, dobrze, zbadam. Sam się zbaduj, zjebie jeden. O, tabletków przepisać nie, ale jakieś badania będziesz mi tu szamańskie odprawiał. Babciu, opanuj się, no trochę kultury, no jak to, pan doktor jest też człowiekiem. No to, że jest z Narodowego Funduszu, to nie znaczy, że możesz go tak obrażać. To, że w pandemii nie chciał cię przyjmować w gabinecie z Narodowego Funduszu, ale przyjmował prywatnie, to nie daje ci prawa do tego, żeby go tak obrażać, babciu.